Od konstruowania zabawek elektrycznych poprzez sterowanie robotami aż po warsztaty z majsterkowania. To w wielkim skrócie Akademia Ducky Deck, która 20 i 21 stycznia zawitała do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na najmłodszych czekają spore atrakcje. Co kryje się pod tą nazwą? Pod nazwą Ducky Deck? Ducky Deck jest marką, która wierzy w dziecięcą radość. My, twórcy marki Ducky Deck, też w nią wierzymy. I tworzymy poprzez różnego rodzaju rzeczy przestrzeń do wspólnego odkrywania tej radości. I dla małych, ale też i dla rodziców. Dlatego zapraszamy na warsztaty i zarówno rodziców, jak i dzieci. Ta przestrzeń jest podzielona na poszczególne strefy. Co w nich znajdziemy? Po pierwsze, jest to strefa malucha, gdzie mali odkrywcy mogą znaleźć różnego rodzaju klocki konstrukcyjne, tak żeby nie zaznali nudy. Po drugie, są to stanowiska interaktywne z różnego rodzaju robotami, ciekawostkami technologicznymi, z wirtualną rzeczywistością, którą mogą odkrywać starsi odkrywcy. I mamy też trzecią strefę na zapisy. Są to różnego rodzaju warsztaty, począwszy od programowania z robotami, skończywszy na laboratorium bańkowym. Dzisiaj bierzemy udział w zajęciach z ozobatami. Co to za twory? Są to roboty, które właśnie za pomocą czujników optycznych rozpoznają linię i po niej się poruszają. Dzieci radzą sobie z tym programowaniem? Jak najbardziej. Dzieci tutaj mamy w różnym wieku, od 4 do 7 lat oraz grupę od 8 do 12, także radzą sobie jak najbardziej. Tutaj widzimy na kartce co? Tutaj widzimy sekwencję, dzięki której właśnie ten ozobot się porusza i tutaj możemy właśnie zaprogramować, żeby jechał wolniej, szybciej bądź zakręcał. W tle praca w re. Na czym polega działanie maszyny Goldberga? Działanie maszyny Goldberga polega na tym, żeby skonstruować rzeczy tak naprawdę, które mamy codziennego użytku, maszynę, której napędem będzie kulka. Tą kulkę należy wprawić w ruch. Ona ma pokonywać różne przeszkody i po pokonaniu tych przeszkód ma trafić w określone miejsce. Może być to na przykład pudełko, może coś poruszyć w międzyczasie, albo dzwoneczek, tak jak to w przypadku wielu dzieci akurat jest wykorzystywane, żeby to jeszcze miało jakiś efekt dźwiękowy do tego. Także generalnie chodzi o to, żeby jak najprostszym sposobem poruszyć jak najwięcej elementów i żeby kulka trafiła do celu. Po sukcesie widowiska Disney on Ice, które odwiedziło 45 tysięcy osób, niedzielnych porankach dla dzieci organizowanych na lodowisku oraz planowanej na marzec kolejnej rewi z cyklu Masza i Niedźwiedź na lodzie, tym razem najmłodsi mogli skorzystać z kreatywnych i twórczych warsztatów, łączących nowoczesne technologie z zabawą.